Cześć, słuchajcie, chciałem nagrać krótki film. Dopiero co nagrałem test i recenzję tego akumulatora Parkside Smart z Bluetoothem na moim kanale. Jeśli ktoś nie ogląda, jeśli go interesuje, zapraszam na mój kanał. Jednak muszę nagrać tutaj malutki, mały, krótki film, ponieważ zauważyłem dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest coś, co zauważyłem już na tym pierwotnym filmie, gdzie testowałem ten akumulator. Tutaj przed sobą mam zwykłą, starą ładowarkę. Jest to wolna ładowarka. Ona ma kilka lat tak naprawdę, chyba ze 3 lata. I tam na filmie zauważyłem, że akumulator, mimo że już, znaczy ładowarka sygnalizowała już zieloną diodą w pełni naładowany akumulator, a według aplikacji Lead Home akumulator był naładowany do 93%, co mnie zdziwiło. Otóż zrobiłem research i okazało się, że na innych testach zagranicznych jest ten sam problem. Ten akumulator jesteście w stanie naładować do 100% dopiero tą nową ładowarką Smart za 300. Na innych kanałach ta zwykła ładowarka wręcz ładowała do 89-90% innym użytkownikom, także w sumie 93 to i tak mam jakieś szczęście, że tak powiem. No dla mnie troszeczkę chore, że żeby naładować w 100% akumulator, trzeba mieć nową ładowarkę za 300, ale abstrahując od tego, bo to jest mały problem. Sprawa jest taka, może troszeczkę naciągana, ale zobaczcie. Jestem połączony z akumulatorem, tak? Tutaj sobie mogę zmienić tryby. Jest performance teraz ustawione. No i akumulator jest w trybie rozładowania, tak? Jak wyciągnę z narzędzia, to tam się wyświetliło gotowy. Jak tylko włożę z powrotem, jest rozładowywanie. Czyli wszystko działa. I okej, powiedzmy, że ja sobie rozłączam tą aplikację, tak? Nie potrzebuję już tego. O, dobra, tak, Mortal Kombat nam tym bardziej nie jest potrzebne. Wyłączam Lead Home. I teraz tak, akumulator, jako tako można zgasić Bluetooth, ale czy ktoś o tym będzie zawsze pamiętał, żeby zgasić ten Bluetooth, wyłączyć? Nie. Co mało tego, wystarczy na 2 sekundy przycisnąć. Czy to podczas jakiejś tam zabawy akumulatorem, czy to jesteśmy gdzieś na budowie, gdzie jest więcej takich akumulatorów w pracy, cokolwiek. Jeżeli wystarczy, że przytrzymamy ten przycisk na dosłownie 2 sekundy i go włączymy w trybie parowania, zobaczmy, co się stanie, jeżeli mamy drugi smartfon z aplikacją Lead Home, tak? Ja tylko sobie tutaj, czekajcie, zaloguję się na inne konto. Dobra, jestem zalogowany na czyste konto, bo nie ma tu dodanego żadnego urządzenia. Klikamy tutaj urządzenie i zobaczmy, według instrukcji inne dwa mamy wybrać, co się wydarzy. Włączymy Bluetooth, szuka, no i co? Znalazł nasz akumulator. Dodajemy go. Mamy dodany teoretycznie. No i mamy dodany nasz akumulator. Znaczy nasz, nie nasz, bo przypuszczamy, że to jest ktoś z innym smartfonem. Jak widzicie, stan gotowy. Wepnę teraz akumulator w zakrętarkę. Rozładowywanie, czyli działa. No i co tu nam się pokazuje? Oprócz tego, że możemy zmienić tryb tam z performance na eco, czym oczywiście nie za bardzo komuś zaszkodzimy, no to ciekawy jest ta funkcja przełącznik bezpieczeństwa, tak? I ustawiamy PIN. Ustawiamy sobie PIN na jakieś 1, 2, 3, 4. Potwierdź. PIN jest ustawiony. Ok, teraz tak. Gaszę powiedzmy tutaj tą aplikację. Powiedzmy, że tylko zmieniliśmy PIN. Wyłączam tutaj wszelkie Bluetoothy. I chcę z powrotem na tym smartfonie połączyć się z tym akumulatorkiem, tak? No i mamy włączony Lead Home i wybieramy nasz akumulator. Aktualizacja mnie na razie nie interesuje. No i okej. Jesteśmy połączeni, jest ustawiony tryb performance tak jak był. Wszystko teoretycznie działa, tak? Ale jest tutaj ta kłódka przy przełącznik bezpieczeństwa zablokowana. Pamiętacie, że tam ustawiłem PIN 1, 2, 3, 4, więc wpiszę sobie teraz 4 zera i mam komunikat. Błąd hasła PIN. Czyli jak widać, tamten smartfon ustawił ten PIN na stałe dla tego akumulatora. No i co teraz robić tak naprawdę? Teoretycznie zobaczcie, tryb performance, tryb balance mogę zmienić. Alarm temperatury mogę włączyć, mogę wyłączyć. Czy jak podłączymy tutaj temperaturę, akumulatora wyświetla, naładowanie wyświetla. Aha, no tak, zobaczcie, cały czas wyświetla gotowy. A wtedy było, że rozładowywanie. No, niewielka szkoda, tak? Tylko pytanie, co się da jeszcze zrobić? Czy może jak będzie jakaś aktualizacja Lead Home, czy na przykład nie da się tego akumulatora pinem zablokować? Albo zablokować na stałe, nie wiem, trybu eco, którego nie będziemy bez pinu mogli zmienić. I teraz tutaj właśnie pokazują się no takie kwiatki. Tutaj w statystyki, informacja, teoretycznie wszystko jest. No,
Na razie nie ma dużej szkody. No nie wiem dlaczego, co to ma za znaczenie, że wyświetla gotowy, czy wyświetla, kurczę, rozładowywanie. Ale można taki pin zmienić smartfonem gdzieś z zewnątrz. I to w bardzo prosty sposób, bo jeżeli wystarczy, żeby ten akumulator był gdzieś w torbie z włączonym bluetoothem, podchodzimy w pobliże z innym smartfonem i mamy tu możliwość ustawienia jakiegoś pinu. No, robi się tak dosyć dziwnie i niebezpiecznie. To generalnie tylko to chciałem wam pokazać i o tej ładowarce. Oczywiście wiem, że jeżeli tam się nawet jakieś piny ustawi, zawsze jest jakaś szansa, czy to wiecie, jakieś zewrzeć jakieś dwie kurcze zworki, jakieś dwa piny na płytce i zresetować to z pamięci i tak dalej. Ale jakieś to już tam niebezpieczeństwo jest. Dzięki, trzymajcie się, cześć.